24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, gościem naszym w studiu jest pan Jerneusz Raś, poseł klubu Koalicji Polskiej z nowej partii Centrum dla Polski. Jeden z założycieli tej partii. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się. Czy Centrum dla Polski. To się tak zaznaczy w polskiej polityce, że wszyscy będą mówić: O, to jest taka oryginalna partia, która wprawdzie jest w koalicji, ale ma takie wartości, które wszyscy zapamiętają. Jakie by to były wartości? Jesteśmy klasyczną centroprawicą. E, e, te, taką mamy deklarację, szanujemy naszą tradycję, wyznajemy pewne wartości. Które są naturalne w Polsce, tak uważamy, natomiast też chcemy patrzeć na, na postęp, chcemy modernizacji kraju, chcemy nowoczesności. No i to nas połączyło w jakiś sposób. Myślimy, że takiej propozycji nie ma. Trochę e... mi przypomina to, co pan poseł mówi: deklarację ideową Platformy Krakowską z 2001 roku, która została deklaracją i jakoś specjalnie. Platforma do niej nie wracała. Czy to był powód, między innymi, pana rozstania z tą partią? Myślę, że to była, to była konsekwencja. Natomiast ta deklaracja przez dłuższy czas budowała środowisko Platformy Obywatelskiej. Póki. Przypomnę, że byłem tej, pod wrażeniem, wokół tej deklaracji wartości. Pa, Platforma była, to przypomnę, była partią zwycięską. To prawda, potem jakoś o tej deklaracji zapomniano. Zapytam Pana o te bieżące rzeczy. Wybór elektrowni atomowej, projektu amerykańskiego. Czy to jest dobry pomysł, Pan Leszek Miller straszy, że Unia się obrazi na nas, albo oburzy, albo nas ukaże? No ale co my mamy w Unii za wybór francuskie albo francuskie? Nikt inny nie oferuje w Unii Europejskiej technologii jądrowej. Absolutnie trzeba zbudować moje środowisko polityczne. Koalicja Polska mówi taki spójny, długofalowy program bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Ta decyzja wpisuje się, jest pewnym elementem, ale Włosi mówią parole, parole, prawda? Bo na razie to są słowa. Pan redaktor wie, jaki to jest dystans do realizacji. Można powiedzieć, że. Nie pamiętam, w od mówią, kiedy projekty jądrowe się pojawiły. Właśnie, w więc, panie redaktorze, to tak. 20 będziemy, lat temu, jak... Mogli patrzeć. I. Tutaj jest nasza uwaga jedyna, że jeżeli podejmuje się taką strategiczną decyzję, na którą według mnie zgoda w Polsce może być zbudowana bardzo szeroka, no to trzeba o niej trochę więcej powiedzieć, trochę więcej podyskutować. Być może w gremiach, które są do tego powołane, które łączą i tych rządzących i tych, którzy są w opozycji, to jest interes państwa polskiego on musi być realizowany zdajemy sobie sprawę przez wiele ekip konsekwentnie nie powinniśmy zbaczać z tego kursu dlatego czy jak powinniśmy się doda domu... zmieni żeby nie było niespodzianek oczywiście, nie oczywiście. I dlatego jak, Baltic Pipe na jak w każdym domu jeżeli traktujemy że naszym domem jest Polska i wszyscy e, mieszkańcy obywatele e, Polacy są członkami tej rodziny to przed wielkim zakupem bo to też jest wielki wysiłek z naszych podatków, trzeba być może trochę pozyskać pieniądze z zewnątrz. To, to, to trzeba to wspólnie ustalić i to jest nasza uwaga. Powinniśmy więcej faktów poznać, żeby znowu to nie było tak jak często w Polsce i za co mają wyborcy do polityków pretensje w Polsce, że są słowa, a potem nie dzieje się nic. To, to prawda, te projekty elektrowni jądrowych. Mają taką historię trochę. Widziałem tak. nawet badania, które tak. były robione nawet za czasów rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie tam w gminie Choczewo przeprowadzono analizy, ludzi przygotowano do tego i to jest miejsce moim zdaniem w sensie i mentalnościowym i zaplecza najlepiej przygotowane właśnie przez to, co się działo tam w ostatnich kilkunastu latach, bo to nie tylko ostatnie kilka lat, a inna taka inwestycja, jaką pan premier Malawiecki ogłosił, ogłosił wczoraj czy znaczy pan premier Błaszczak konkretnie ogłosił wczoraj czyli budowę takiej tymczasowej, czy takiej niezbyt trwałej, ale jednak istotnej zapory na granicy Polski z Rosją. Czy to jest uzasadniony projekt? No bo to też jest kolejny wydatek oczywiście, no ale patrzymy na to, co robi Finlandia, która ma 1300 kilometrów granicy z Rosją i też stara się w tych newralgicznych punktach zbudować taką barierę. Czy dla pana formacji to jest nieuzasadniony wydatek, czy jednak uzasadniony? Już na to pytanie odpowiem, natomiast chciałem... Tam, tylko w poprzednim temacie, bardzo istotnym według mnie z punktu widzenia tego, co nas dzisiaj otacza, czyli energetyki, powiedzieć, że my możemy te wielkie inwestycje atomowe prowadzić, ale musimy też prowadzić wielkie inwestycje, jeżeli chodzi o, o sieci przesyłowe. No tu się nie dzieje nic, więc. No pan minister uzyska, też... właśnie zapowiedział, że przygotowywany jest pakiet ustaw, które yy, zaplanują równolegle, a nawet wcześniej budowę sieci przesyłowych. No bo wie pan, zbudujemy sobie yy, te. Tym Bardziej, że to wszystko na północy będzie Te, te obiekty, które będą produkować energię, a nikt tego nie, nie prześle. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie te, tych, tych barier na granicy z Rosją, z Kaliningradem, to z naszej strony uwag tutaj nie ma. Trzeba być mądrym przed szkodą, a nie po szkodzie, jeżeli są takie zagrożenia, jeżeli. Służby polskie mają takie informacje, a w tej sytuacji, która nas otacza od te, początku tego roku, jest to. Jest to działanie uzasadnione i z naszej strony, podobnie jak przy budowanie bariery na wschodniej granicy z, Biał z Białorusią Polski, naszego tutaj głosu krytycznego nikt się nie doszuka. Mhm. A jak pan przyjmuje takie głosy jak pani Eurodeputowanej Janiny Ochojskiej, która... Przy tej okazji wspomina proces Eichmana w Jerozolimie, jakieś takie porównania do nazistów, czyli wykorzystuje się szantaż humanitarny, który w doktrynie rosyjskiej wojny hybrydowej jest elementem rozbijania społeczeństw, skłócania właśnie tymi argumentami, którymi posługują się niektórzy posłowie opozycji. Wiem, że pan tego nie używa i koalicja polska też tego nie używa, ale czy nie moglibyśmy się zgodzić? Tak jak w Finlandii, wszystkie partie się zgodziły na budowę tej zapory, a nawet obiecały, że gdy się zmieni władza, to w budżecie znajdą się pieniądze na te inwestycje i nikt z tego nie zrezygnuje. Ja bym, panie redaktorze, tutaj spuentował tą wypowiedź pani Janki Ochońskiej w, tej, Ochoński w, te, w ten sposób. Są osoby, które zapisały się w działaniu na rzecz drugiego człowieka pomocowym, i ona jest jedną z tych osób. I myślę, że z tego czerpie to doświadczenie, które tak, z, tak pozwala jej to doświadczenie na komentarz do tej określonej sytuacji. Nie jest politykiem zawodowym, a w tych kwestiach powinni się wypowiadać politycy zawodowi. I niestety tu trzeba postawić kropkę. Nie jest w tej kwestii pani Ochojska według mnie kompetentna. Nie odbierajmy jej oczywiście jakby możliwości zabierania głosu w tej kwestii, ale jednak tutaj wychodzą Chodzi. Brak kompetencji, poprzez to bym patrzył na tą wypowiedź. Mm -hmm. yy, yy, powstała taka właściwie bariera dla takich ludzi jak pan yy, o poglądach konserwatywnych pan Donald Tusk oświadczył, że nie wpuści na listy nikogo, kto nie zgodzi się na aborcję do 12 tygodnia, zależną od woli kobiety. Zaczął też mówić, że trzeba rozwiązać problem związków jednopłciowych, czy to jest ta granica, która uniemożliwi na przykład współpracę czy tworzenie koalicji z Koalicji polskiej z koalicją obywatelską. Ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że zajmowanie się tą kwestię, tymi kwestiami, jako kwestiami priorytetowymi dzisiaj w Polsce przy tylu zagrożeniach i przy tak wielu wyzwaniach. O tych wyzwaniach mówiliśmy przed chwilą, kiedy pan redaktor pytał, jest według mnie pewną niedojrzałością polityczną, ale nie chcę o to. Posądzać Donalda Tuska, więc myślę, że tym ostatecznie się nie zajmie. No ale to nie Tusk, jak Pan wie, lube... jest na tyle doświadczony, że wie, co za przeproszeniem grzeje opinię publiczną. No więc traktuję to, że to są takie mrugnięcia do, do pewnych segmentów elektoratowych. E, e, dziś w, w, e, na widoku Platformy Obywatelskiej, które Donald Tusk chce przekonać do głosowania na jego ugrupowanie, no, poczekajmy, zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, poważnie tych słów nie biorę pod uwagę, bo no, jednak Donald Tusk jest doświadczonym politykiem i wie, że dziś trzeba byłoby się zabrać za wiele innych rzeczy, które są bardziej priorytetowe. Pan ma porównanie, no bo był w Platformie Obywatelskiej, teraz jest w Koalicji Polskiej. Jaki jest styl zarządzania tymi partiami? Co jest panu bliższe? Czy to miejsce, gdzie się pan teraz znalazł, no oczywiście jest pewna autonomia w centrum dla Polski, różni się od tego miejsca, w którym pan kiedyś był? Mówiliśmy o tym nie chcę do tego wracać. Ten rozdział jest zamknięty. Przez lata platforma była na w innym miejscu sceny politycznej w Polsce. Ona wybrała jakiś kurs, gdzie dla ludzi o tych poglądach tej wrażliwości nie ma miejsca. Ja z kolegami z platformy mogę współpracować oczywiście. Natomiast w koalicji polskiej odbudowała się jakby taka dyskusja ugrupowań różnych poglądów, bo przecież jest Unia Europejskich Demokratów, czyli bardziej liberalna formacja, jest Polskie Stronnictwo Ludowe, które jednak jest niezmiennie od wielu, wielu lat najdłużej funkcjonująca partia w Polsce. No, i budujemy tą miejską, konserwatywną formację, która zaprasza ludzi, którzy gdzieś na tej scenie nie mogą odnaleźć miejsca poprzez de decyzję i pisu, i platformę. I myślę, że to jest taki fajny miks. Muszę powiedzieć, że dyskusja wewnątrz, która się to toczy koalicji polskiej, jest o sprawach. A nie jest tylko i wyłącznie o technikaliach. I to mi bardzo odpowiada w relacji do Władysława Kosiaka, Kamysza i moich kolegów z tego aliansu politycznego. Bardzo dziękuję. Pan Ireneusz Raś, poseł klubu Koalicji Polskiej, Centrum dla Polski. Był gościem Polskiego Rady. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, miłego dnia.